Znany duet modelarzy z Gorzowa Wielkopolskiego, Tomasz Florczak i Roman Szczeciński, to twórcy makiety o nazwie Karnin Gorzowski. Jest to wykonany zgodnie z oryginałem przystanek osobowy, zlokalizowany na jednotorowej lokalnej linii kolejowej ze Zwąszynka do Gorzowa. Moduł ten otrzymał formę prezentacyjną, gdyż modelarze wyposażyli go w tło i fryz z oświetleniem. Ale ostatnio dobudowane zostały jeszcze dwa segmenty z ładownią. Przygotowaliśmy nowy moduł złożony z dwóch segmentów przedstawiających bocznicę szlakową. Zbudowaliśmy ten nowy segment, ponieważ chcieliśmy jakby troszkę urozmaicić zabawę na tej makiecie. Też jest to sposób na kontakt z publicznością. Nie stoimy wtedy z tyłu za makietą, tylko wychodzimy do widza i przy manewrach razem z nim odpowiadamy na ewentualne pytania. Spotkaliśmy się z paroma dosyć dobrymi opiniami. Ludziom się podobają szczegóły. Potrafią dłuższą chwilę poświęcić na przeanalizowanie danego segmentu modułu. Głównym punktem tej makiety są zabudowania znajdujące się przy peronie przystanku osobowego. Piętrowy, ceglany budynek jest miejscem pracy drożnika przejazdowego. Drewniana przybudówka mieści poczekalnię dla podróżnych. Obok jest niewielka toaleta i budynek gospodarczy. Całość wraz z tłem tworzy miłą dla oka kompozycję przestrzenną. W sąsiedztwie przystanku, zaraz za przejazdem kolejowym, umieszczono ładownię. Jest tam waga dla pojazdów drogowych i niewielki budyneczek, schronisko dla obsługi. Przeładowuje się tam głównie drewno i węgiel. Jest także boczna rampa. Ustawiony na torze ładunkowym skrajnik pozwala na załadunek na wagony kolejowe także towarów wielkogabarytowych. Dalej płynie rzeczka, a lokalna droga przecina tor kolejowy. Roman i Tomasz prezentują na swojej makiecie tylko określony rodzaj taboru. Po makiecie jeżdżą tylko polskie pociągi. Rogatki zamykają się. To znak, że za chwilę w Karninie pojawi się pociąg. Zasadą jest, że podczas prezentacji wszystkie pociągi są osygnalizowane zgodnie z obowiązującymi na kolei przepisami. Na ostatnim wagonie obowiązkowo umieszcza się sygnały końcowe. Makieta przedstawia czwartą epokę modelarską, a zatem oprócz lokomotyw spalinowych pojawiają się tam także parowozy. Pociągi, które można oglądać na tej makiecie, to także dzieła gorzowskich modelarzy. Każda lokomotywa i każdy prezentowany wagon są egzemplarzami jednostkowymi, przebudowanymi z modeli fabrycznych lub wykonane od podstaw. Nie zobaczymy tutaj pudełkowego, nieskazitelnie czystego i nienaturalnie wyglądającego taboru. Najciekawsza jest obsługa ładowni przez pociąg towarowy, tak zwany zbiorowy, który zabiera i podstawia wagony na tor ładunkowy. Po przybyciu do Karnina rozpoczyna się praca manewrowa. Thank you.
Wjazd na tor boczny poprzedza zdjęcie z szyny wykolejnicy zabezpieczającej szlak. A później... Jedne wagony są zabierane z toru ładunkowego, a inne podstawiane, jak na prawdziwej kolei z przełomu lat 70. i 80. XX wieku. Za lokomotywą obowiązkowo wagon brancard dla kierownika pociągu i ustawiacza. Wreszcie gotowe! Pociąg zbiorowy wyrusza w dalszą drogę. Czasami do Karnina przybywa pociąg innego modelarza, ale możemy mieć pewność, że to także będą modele z tak zwanej górnej półki, odpowiednio zwaloryzowane i zgodne z epoką i realiami tej linii. Wagon motorowy z serii SN61 z ryflakiem to tabor z przebogatej stajni Jacka Świderskiego. Nawet gdy, jak na prawdziwej kolei, na makiecie nie ma żadnego pociągu, to przez wiele, wiele minut można podziwiać detale, które modelarze z pietyzmem odtworzyli w skali 1 do 87. Na koniec transport nietypowy, wojskowy eszelon. Na wagonach, platformach pojazdy bojowe i zabezpieczenie technicznego. W wagonach towarowych żołnierze.
Jeżeli na którejś modelarskiej wystawie traficie na prezentację tej makiety, to zachęcamy, aby poświęcić jej przynajmniej kilkanaście minut. Zapewniamy, że koneserzy modelarstwa kolejowego nie zawiodą się, oglądając Karnin Gorzowski.